A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię Król Królów i Pan Panów. Księga Objawienia, 19 rozdział, 16 werset. Nie wiem, co większość ludzi rozumie przez pojęcie w niebo wstąpienie. Dobrze będzie, jeśli znajdziemy jasną interpretację znaczenia tego słowa. Ja napotkałem na piękne wyjaśnienie. W niebo wstąpienie Jezusa Chrystusa jest pod wieloma względami ważne. Zdradza ono sposób i formę Jego ponownego przyjścia. Gdy Jezus Chrystus znowu zstąpi, aby ustanowić swoje królestwo, gdy przyjdzie ustanowić na ziemi nowe przymierze, bo nowe przymierze wtedy się dopiero zacznie, gdy Pan Jezus Chrystus znowu zstąpi, tak właśnie przyjdzie, jak odszedł do nieba, dosłownie, w ciele i widzialnie, na chmurach. I to opisują nam Dzieje Apostolskie, 1 rozdział, 11 werset, Ewangelia Mateusza 24:3 oraz Księga Objawienia, 1 rozdział, 7 werset. Autor słusznie podał miejsca w Biblii, które możemy przeczytać, aby nie wpaść w jakąś fałszywą naukę. Chciałbym napomknąć w tym kontekście o prorockiej stronie tych wydarzeń. Pan Jezus Chrystus po odrzuceniu przez swój lud Izrael wstąpi jako człowiek do nieba. Wstąpił, to jest czas przeszły, wstąpił jako człowiek do nieba, w niebo wstąpienie Jezusa Chrystusa, aby w nadchodzącym czasie znowu przyjść i rozpocząć nowe przymierze, które było zapowiedziane, czyli ustanowić swoje królestwo, rozpocząć nowe przymierze i wtedy zacznie się nowe przymierze. O tym mówił Pan Jezus w Ewangelii Łukasza 21:27. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w obłoku z wielką mocą i wielką chwałą. Zaraz potem podaje przypowieść o drzewie figowym obrazującym Izrael, aby nam wskazać, co krótko przed Jego przyjściem czeka tę ziemię. Spójrzcie na drzewo figowe i na wszystkie drzewa. Gdy ujrzycie to, co się dzieje, wiedzcie, iż blisko jest Królestwo Boże. Nie tylko drzewo figowe, Izrael kwitnie. Państwo Izrael od ponad 75 lat znowu istnieje, lecz również inne państwa zaczynają kwitnąć. Odnowienie państwa Izrael idzie w parze z ogólnym wzrostem niepokoju wśród narodów. Wiele państw, które przez setki lat były uśpione, budzą się znowu do życia, aby odegrać rolę, która przepowiedziana im jest przez proroctwa w Biblii, w szczególności Syria, Palestyna, Jordania i Rosja. Dzisiaj obserwujemy bez wątpienia wydarzenia w toku, przepowiedziane przez proroków, co możemy zobaczyć m.in. w Księdze Izajasza, 12 rozdział od 14 do 15 wersetu, Księgę Ezechiela, 38 i 39 rozdział. Słowo Boże nie zostawia nas w niewiedzy co do rozwoju wydarzeń na tej ziemi. Dobrze jest je znać, gdyż koniec końców wszystko potoczy się tak, aby Panu Jezusowi Chrystusowi, Synowi Bożemu, zostały oddane chwała i cześć, które nie zostały Mu oddane ponad 2000 lat temu. Po wielu wojnach ludy będą do tego zmuszone, bo tak mówi nam Psalm 18, werset 46. Nie tylko każdy pojedynczy człowiek jest wzywany, aby uniżyć się przed Panem Jezusem Chrystusem i uznać Go za Pana nad swoim życiem, lecz również całe narody będą pewnego dnia osądzone według tego, jakie miały nastawienie do osoby Pana Jezusa Chrystusa. Błogosławieństwo lub przekleństwo stanie się ich udziałem, w zależności od tego, czy poddadzą się Królowi Królów i Panu Panów w czasie, gdy rozpocznie się nowe przymierze na ziemi, czy też nie. A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię Król Królów i Pan Panów. Opisuje nam to Księga Objawienia, 19 rozdział, werset 16.